To cudo, kurczę. Zarumotało i zjechałem siłą rozpędu tylko. Ważne, że w bezpieczne miejsce pan zajechał i będzie można spokojnie popracować, tak? Dla nas to też jest ważne, że nie musimy tego robić, wie pan, na środku drogi, tylko jest jakiś kawałek parkingu. Widać, że pan jest szkoła jeszcze stara, porządna i pan myśli nie tylko o sobie, tylko o innych uczestnikach ruchu, o mechanikach i umie pan tak stanąć, żeby robotę ułatwić. No, auto nie może stać. Jutro zlecenie przepadnie wszystko. Awarii uległ Mercedes Atego z 2007 roku. Pojazd posiada silnik o pojemności 4,8 litra oraz mocy 220 koni mechanicznych. Powiem ci, pali na dotyk. Czujesz to? Sadzi od tego silnika ropa na kilometr. To tak jak się w nadkoło nachylisz, to czuć. Czekaj, dajmy mu jedną szansę, zobaczymy, czy odpali, czy chodzi równo, czy nierówno. Bo potem będziemy musieli tutaj, wiesz, w jakiś pozach wirtuoza wsiadać i odpalać. Próbujemy. Dajmy spokój. Dobra, Adam, wysiadaj, podnosimy to do góry. Pykło? Pykło, pykło. Stąd widać, że on jest cały mokry. No tak, tylko cały, ale już trzeba zejść to miejsce z którego, nie? Więc tutaj nie ma co dywagować. Dawaj, patrz, ja kręcę. Gotowy? Tak. Tutaj zaczęło coś kapać spod osłony. Ciurkiem się leje. Ale wiesz, tutaj silnik jest mokry, na dole cała osłona jest mokra. To wygląda na jakieś przewody ciśnieniowe paliwowe, bo auto nie chce zapalić, czyli gdzieś nie ma ciśnienia paliwa. To czekaj, ściągniemy osłonę i zobaczymy, nie? Tomek, to jest całe mokre z ropy. Cały blok silnika jest tutaj ochlapany, nie? No cały zlany. Tylko wiesz, co mnie martwi? Że wszystkie przewody są ciemne, a jeden jest jasny, tak jakby go ktoś wymieniał. No. Wymieniony jest na nowy, ale wiesz, jak jeden był wymieniony, to może kolejne poszły. No może tak być, nie? No. Palimy. Gotowy? No ja stoję i czekam, co się będzie działo. Jedziemy. Adam! Weź to zgasz! A co tu się dzieje? Przewód jest dziurawy. Który? Nowy. Ten nowy? Się leje ciurkiem. Mocniej się pewnie strzelało, jak ja kręciłem. No, ale przewód jest stawiony. Mamy wyciek. Cieknie paliwo. Dlatego auto ma trudność z odpaleniem. To jest instalacja wysokiego ciśnienia. Cieknie ewidentnie paliwo z nowego przewodu paliwowego. Albo ktoś nim gdzieś rzucał i o tym nawet nie wiemy. Albo słaby materiał, taka jakość. Mieliśmy dużo tego typu zleceń, że z przewodu ciekło paliwo. To były nowe przewody wymieniane. Niestety, niektóre części mają dość niską jakość i warto jest czasem zamontować oryginały. Przewód paliwowy odpowiada za dostarczanie oleju napędowego z pompy do wtryskiwacza. Nawet najmniejsza nieszczelność powoduje wyciek, przez co silnik nie otrzymuje odpowiedniej ilości paliwa. W takiej sytuacji samochodu nie można uruchomić. Proszę cię bardzo, przewód. Tutaj ma takie ewidentne pęknięcie. Ono nie jest za duże, no ale przy wysokim ciśnieniu paliwa każde pęknięcie jest krytyczne. No i stąd właśnie mieliśmy ten wyciek. Wygląda to na jakąś wadę materiałową, nie wygląda to na jakieś uszkodzenie mechaniczne. Zresztą ten przewód jest pod osłoną, on nic nie ociera, więc stricte wada materiału w moim przekonaniu. To mówiła babcia, nowy durszlag i cieknie. No, tak to czasem jest. Tylko pan jeszcze mówił, że silnik tam tracił moc, nierówno pracował i tak dalej. To jeżeli mamy pęknięty przewód paliwowy wysokiego ciśnienia, paliwo nie jest dostarczane do wtrysku, następuje zakłócenie pracy wtryskiwaczy, no to i zakłócenie pracy silnika. No wiadomo, wtedy silnik się właśnie może telepotać, jak pan to trafnie ujął, nie pracuje prawidłowo na wszystkie cylindry tak jak powinien, no to jest ciężarówka. To jest ciężkie auto. Adam jedzie do Krakowa po nową część. Niby ładny nowy przewód, wyskoczyła dziura. Nie dalej jak tydzień chyba były robione. No to widać, że słaby materiał. Trzeba reklamację złożyć. Nie ma reguły teraz. Czasem się kupi i pojedzie 2-3 lata, czasami się kupi i pojedzie miesiąc. I co, masz? Mam, to jest ten. Ale widać, że z innej stali, bo inny kolor trochę ma. Ten po prawej to jest ten nowy przewód. On widać, że ma założone tutaj jakąś mocowanie czy jakiś tłumik drgań. To co, jak go będziesz miał, robimy próbę, nie? No, w sumie już. Już, mam. Musimy trochę tego paliwa napompować. Chyba jest okej, nie? Wkładam osłonę i potem marzę. No, ja się rozliczam. Dojazd 250 zł, godzina pracy tyle było. 250 zł, razem mamy 500 i przewód kosztował 50 zł, 550 zł. Nie stanie gdzieś u pustu. No gdzie, panie, w takim ekspresie? Dobra, cieszę się, że jest w ogóle zrobione. Może być gotówka? Skąd mam w ogóle gotówkę jeszcze w tych czasach, Maja? Za niedługo to już będzie zakazane, ja już nie pamiętam, jak stówka wygląda. Wypłacali od tych palet, także... Dobra, liczymy. 100, 200, 300, 400, 500, 650, stówka wraca. Pan się targujesz, a potem stówkę więcej dajesz. No więcej takich klientów. Dobrze, że dwie zostały jeszcze. No dobrze, że ja się do 6 akurat umiem liczyć, przy 7 bym się nie połapał. No to szerokości i można jechać. Dzięki. Dziękujemy. Teraz pali na lody.
Panowie! No chyba coś jest nie tak. Co się dzieje? Ta kierownica tak nie chodziła, kurczę. Co, ona bardzo ciężko chodzi. A pan coś dla ciebie, bo ty stale jeździłeś. No nie działa. Niech pan podjedzie do światła. No nie ma wspomagania, zobacz. O, chłopie, w starze to chyba jednak lżej, choć jak wielcz. Zobacz, ja tego nie jestem w stanie, wiesz, ukręcić. Koła są napompowane, było widać, jedzie, tak? Po drugie, na kapciu by, wiesz, coś jęczała pompa, nie? Ale tutaj cisza jest totalna. No ale to co, to by nie było płynu? To też by pompa też była. Ta kabinę powinien zobaczyć na płyn, a nie, no to pompa kękła. To pan pojechał po te palety. Dobra, gaz. No jakiegoś pecha pan ma dzisiaj. Element, który my wymienialiśmy, czyli przewód ciśnieniowy, to jest zupełnie inne miejsce na silniku niż pompa wspomagania, układ kierowniczy. Jedno z drugim nie jest powiązane. Zjechałem normalnie jeszcze, przecież wszystko działało. No ale nieszczęścia chodzą parami, no to mamy drugiego do pary. Wie pan, to jest auto ciężarowe. Jeździ pan sobie z jednego magazynu na drugi. Wykonuje się masę manewrów, tu pod rampę, tam pod rampę. Wiadomo, że pompa wspomagania robi kawał dobrej roboty dla nas, no ale ona cały czas pracuje. Auto swój wiek ma, ale przede wszystkim przebieg. Ono jeździ codziennie. To nie jest auto, którym się jeździ w weekend do kościoła. Wszystko wskazuje na to, że pompa, bo nie ma ewidentnie ciśnienia, nie słychać nic, żeby pracowało. Kabinę mamy w górze, kolega już tu rozbiera, będziemy zaraz widzieć. Chodzimy, gdzie mam płynu, nie? No to zobacz, ale obstawiam, że jest. No jest. Wierzyłem palca, normalnie umoczyłem. No to nic, trzeba pompę wymontować i zamontować nową. Brzmi jak dobry plan na dzisiejszy wieczór. Po krótkiej chwili pompa jest już w rękach Tomka. Proszę. No i co? Ładna, nie? No ładna, no tylko wiesz, nie wiem od czego jest znana, nie? Pompa wspomagania hydraulicznego jest napędzana przez pasek klinowy. Po uruchomieniu silnika pompa zaczyna bez przerwy tłoczyć płyn hydrauliczny przez układ kierowniczy. Gdy pojawi się nieszczelność, w układzie spada ciśnienie. Płyn nie dociera do siłownika układu wspomagania i potrzeba sporo siły, by kręcić kierownicą. Jak szybko zakręcisz, to powinnaś wyrzucać płyn, nie? Ja tam kręcę. Patrz, kręcę pompą, wymuszam jej pracę, no ale zobacz, nic tu się nie dzieje. Delikatnie płyn się po prostu tylko kołysze. Jak go tu więcej rozkosztuję ręką, powinno go wyrzucić, nie? No widać, że to nie pracuje w ogóle. Nie robi ciśnienia ta pompa. Adam, to już się nadaje w jedno miejsce, wiesz, tam. Tak, do Krainy Wiecznych Łowów. Adam już po raz drugi jedzie do Krakowa po niezbędne części. Po jego powrocie Tomek bez żadnych problemów montuje nową część. No co, pyłuj to. Mam nadzieję, że jest dobrze. Nowa pompa to musi się działać. Już widać, że działa. Działa, jedzie. No ale czekaj, przekręcę w jedną i w drugą stronę. Jedną ręką kręci, to musi. Działa elegancko, jedną rączką. Wszystko skręcone jest, nic tam nie będzie ciekło. No nie, to jest pewne. Dobra, panowie, ile? No wyszło to paru całkiem korzystnie. Tak? Bo zrobiliśmy to w godzinę. To jest 250 zł. To na żadnym serwisie pan tak mało nie wypłacił za no robotę. No bo pompa, bo 1100, no, ale na to pan nie ma wpływu. Razem 1350. Jak dalej gotówą jedziemy, czy... No nie, gotówy to już nie ma aż tyle. To może przelew albo jakiś lik? No to może być na przelew. Jak pan jest przedsiębiorca, to zrobimy panu przelewową fakturę. Kawał porządnej fury tak naprawdę. Jeszcze długo, długo pojeździ. Awarie okay. Się zawsze zdarzają. Pecha trochę było. A teraz to już szerokości na załadunek, nie? Dzięki.